Rozpoczynamy od młodych, bo oni tym razem ciągnęli ten siatkarski wózek we Wrocławiu. Zespół młodzików zajął czwarte miejsce w Polsce, spisał się bardzo dobrze. Niestety nie było podium, do niego zabrakło bardzo niewiele. Wynik młodzieży w tym roku to było podsumowanie ostatnich 4 lat pracy. Pracy, jeszcze raz pracy. Zmiany tutaj u nas w klubie pozwoliły nam troszeczkę na szersze spojrzenie w tym temacie. Mogliśmy uczestniczyć w wielu turniejach ogólnopolskich. To spowodowało, że gdzieś ci chłopcy nasi przełożyli to na wynik sportowy. Ja od początku mówiłem, zespół młodzika jest zespołem nieobliczalnym. Mogliśmy odpaść w ćwierćfinale, mogliśmy zdobyć złoty medal. Czwarte miejsce, no czwarte niechciane przez nikogo, ale dzisiaj bierzemy to jako wielki sukces tego zespołu. Ale nie tylko młodzicy są w stanie pochwalić się dobrym wynikiem. Nie zawiedli także zarówno kadeci, jak i juniorzy. To był na pewno udany sezon dla naszych siatkarskich nadziei z Wrocławia. Kadeci grali całym rocznikiem w sezonie młodszym. Sukces, bo wygrywają Dolny Śląsk w Cuglach, odpadają w turnieju ćwierćfinałowym z zespołami, które naprawdę osiągnęły duży sukces w rozgrywkach ogólnopolskich. Juniorzy, no sama niespodzianka, 3 oczkami w końcówce nie wchodzimy do finału Mistrzostw Polski, walka do końca, ostatni mecz z Tomaszowem, bardzo zacięty, pełna hala, przede wszystkim podziękowania dla kibiców w tym momencie, bo każda kategoria wiekowa miała pełną halę, od młodzika do juniora, z czego bardzo się cieszymy. Przełożenie to chcemy gdzieś utrzymać w najbliższym sezonie. Gro juniorów, którzy reprezentowali nasze barwy w tym sezonie, dostali nominację do pierwszego zespołu. Seniorzy, bo o nich zaczął opowiadać Piotr Lebioda, nie awansowali do pierwszej ligi, ale też zaskoczyli pozytywnie. Do fazy play-off przystąpili dopiero z 8 pozycji i sprawili sensację, eliminując w pierwszej rundzie najlepszy zespół części zasadniczej. Za to należą się wielkie brawa. W klubie już myślą o nowym sezonie na drugoligowych parkietach. Mieliśmy bardzo młody zespół. Wszyscy wiedzą, że borykaliśmy się z kontuzjami od samego początku, jednak ten zespół nas zaskoczył, co pokazały tutaj rozgrywki w playoffach. Teraz budujemy młody zespół również. Zobaczymy, jak on będzie grał w przyszłym roku. Stawiamy na szkolenie. Efekty pokażą. Taktyka Gwardii zakłada, że pierwszy zespół będzie budowany na razie w oparciu o wychowanków. Przede wszystkim chcemy bazować na naszych wychowankach. Jeżeli będziemy mieli ich już tylu, że nie jesteśmy w stanie pomieścić, będziemy na pewno szukać innych rozwiązań. W tej chwili zbieramy żniwo naszej ciężkiej pracy i jeżeli tylko będziemy mogli zagospodarować naszych chłopców, naszych wychowanków u nas w klubie sportowym Gwardia, na pewno to zrobimy. Oczywiście trwają poszukiwania sponsora, trwają rozmowy z wieloma firmami, żebyśmy mogli przeskoczyć półkę, nie grać ciągle w drugiej lidze. To otworzy nam kolejną furtkę, ale do tego potrzebne są pieniądze, do których w tej chwili my gdzieś tam szykujemy się do rozmów ze sponsorami. Na pewno chcielibyśmy grać półkę, a może i 2 półki wyżej, ale to jest kwestia czasu, bo półki mamy. Tu jesteśmy, gdzie jesteśmy i mamy swoich wychowanków. Cieszymy się, że możemy z nimi wiązać naszą przyszłość. Gwardia ma już podpisane kontrakty z 15 zawodnikami. Nazwiska kolejnych odkrywa na swoim profilu na Facebooku. Niektórzy mieli większe, nie mniejsze powody do zadowolenia, ale sam udział w finale był dla sporego grona uczestników i tak już wielkim świętem. Młodzi sportowcy z wielką ochotą podjęli rękawice. Rywalizacja w poszczególnych kategoriach zapowiadała się bardzo ciekawie i taką rzeczywiście była. Zaczynamy od zmagań grupy szkoły podstawowej. W finale wystartowało po 15 ekip dziewcząt i chłopców. W grupie dziewczynek najlepszy okazał się zespół szkoły podstawowej numer 36. Wygrał ze sporą przewagą, bo 25 punktów nad ekipą ze szkoły numer 93. 3 miejsce zajęła ekipa z Raciborowic. 2 pierwsze miejsca wśród chłopców zajęły te same ekipy, co wśród dziewczynek, czyli szkoły podstawowe 36 i 93 z Wrocławia. Stawkę drużyn na podium uzupełniła podstawówka numer 4 w Oleśnicy. Pora na gimnazjadę. Bardzo zacięta była rywalizacja wśród chłopców, ledwie o 6 oczek. Gimnazjum numer 19 okazało się lepsze od trójki z Oleśnicy. Kolejne miejsca dla gimnazjum numer 49. W gronie dziewcząt wygrana trójki z Oleśnicy. Kolejne pozycje dla 13 i 49 z Wrocławia. Na koniec jeszcze licealiada, czyli młodzież w akcji. Wśród panów pierwsze miejsce dla zespołu szkół numer 22 z Wrocławia, drugie dla LO numer 1 z Oleśnicy, a trzecie zajął team Technikum Leśnego w Miliczu. I jeszcze panie, tu Oleśnica górą. Pierwsza pozycja dla jedynki z Oleśnicy, druga dla LO numer 14, a trzecia dla trójki, oba licea oczywiście z Wrocławia. Gratulujemy najlepszym.
wicelider, więc w teorii powinien sobie z przeciwnikiem łatwo poradzić. Tym bardziej, że drużyna Olimpii Sępolno zajmuje dopiero przedostatnie miejsce w tabeli. Jak jednak często bywa, pozycja może być bardzo mylna, bo Olimpia ma wręcz minimalną stratę nawet do miejsca na najniższym stopniu podium. Piłkarze z Sępolna potwierdzili na boisku, że potrafią być groźni dla każdego. Rozegrali bardzo dobre spotkanie i wielu już po końcowym gwizdku żałuje, że właśnie Olimpii nie udało się wygrać i wprowadzić jeszcze większego zamieszania w zmaganiach ekstraklasowych. Nie udało się wygrać, mimo że Olimpia dwa razy obejmowała w tym starciu prowadzenie. Już w szóstej minucie prowadzenie gościom dał Michał Wierzbicki. Przedostatnia drużyna tabeli ekstraklasy z tego prowadzenia cieszyła się jednak bardzo krótko. 60 sekund później do wyrównania doprowadził Kamil Wancek. 4 minuty później znów radość w zespole Sępolna i znów ważną rolę odegrał Michał Wierzbicki, który asystował przy golu zdobytym przez Szczepana Grosela. W 28 minucie ustalony został wynik końcowy spotkania. Michał Kobiela trafił po podaniu Michała Wantucha i zakończyło się podziałem punktów. Na najlepszego piłkarza meczu wybrano Piotra Stępnia z Olimpii Sępolno. Zapraszamy kibiców na boisko Przykrajewskiego, choć piłkarze to na dziś amatorzy, naprawdę potrafią bardzo dużo, a porcja emocji często większa jak w meczach z udziałem drużyn tej zawodowej ekstraklasy. Wyciskanie sztang jest bardzo popularne w większości siłowni. W każdej takiej placówce jest ławeczka i sztanga. Przed laty pomyślano, by stworzyć oddzielną kategorię dla fanów siły w ten sposób. W niedzielę 11 czerwca czeka nas rywalizacja w kilku grupach. Rozegrane zostaną 3 konkurencje z podziałem na kategorie wagowe. I tak, będziemy mieli wyciskanie wielokrotne ze sztangą o masie 25 kg kobiet. W kategoriach wagowych do 63 i powyżej 63 kg. Wyciskanie mężczyzn w open z ciężarem własnego ciała. Oraz wyciskanie wielokrotne ze sztangą leżąc o masie 50 kg. W kategoriach do 75 kg i powyżej 75 oraz w kategorii Masters dla weteranów powyżej 50 roku życia. Jak się okazuje, przed nami wyjątkowa obsada tej imprezy. Tym razem do zmagań zgłosili się nie tylko zawodnicy z naszego kraju. Będzie szansa, by rywalizować także z siłaczami z zagranicy. Spodziewamy się zawodników z całej Polski, a nawet będziemy mieli kilku zawodników z Ukrainy i z Białorusi. Wyciskanie sztangi staje się bardzo popularne. Zawodnicy startują coraz częściej w podobnych zawodach. Walczą o jak najlepsze wyniki i chcą się sprawdzać pośród konkurentów. To dodaje większej motywacji. Generalnie coraz więcej osób ćwiczy na siłowni, ponieważ chce mieć zdrowe, wysportowane ciało. I chyba dlatego cieszy się to taką popularnością. Emocji zmaganiom będą dodawać nagrody. Organizatorzy zadbali, by było o co rywalizować. Oczywiście wszystko dla sportowców. Nasi sponsorzy zadbali o to, żebyśmy mieli różne nagrody. Będą to m.in. akcesoria sportowe i odżywki. Informacje znajdziecie na stronie Spartana, z zapisem możliwe także w dniu zawodów.